Stać mi na to i ja mogę podjąć tę próbę. Żadna inna kobieta nie zrobiła tego przede mną. I pozbył się pan żony na 2 lata. No tak wyszło. Miałem mały udział w tym wielkim sukcesie polskiej żeglarki. Nazywam się Paweł Pochwała. Jestem żeglarzem. Dziś opowiem o wielkim rejsie i o pewnej bardzo dzielnej pani kapitan, która popłynęła w ten rejs. A to jest jej jacht, Pol 646 Mazurek. Co można o tym jachcie powiedzieć? On nie jest duży, około 10 metrów długości, 40 metrów powierzchni żagla. Ale to bardzo szczęśliwy jacht. Pływa do dziś, właśnie tutaj, w szczecińskim AZS-ie czeka na swój kolejny, już 41 sezon. Dziś żeglarki, kobiety, dziewczyny pływające po morzach i oceanach, ścigające się w największych regatach, to nic szczególnego. Ale wtedy, 40 lat temu, to była sensacja. Dzień dobry, cześć! Cześć! Panie ze wszystkich zakładów naukowych chciały wiedzieć, w jaki sposób podróżowałem samotnie. Co pomyślałem, wróżyło pojawienie się w przyszłości szyfrów rodzaju żeńskiego. Do czego przyjdzie na pewno, jeżeli my, mężczyźni, będziemy ciągle powtarzać, że dla kobiet nie ma miejsca na morzu. Słowa Joshua Slocama, pierwszego w historii samotnego żeglarza, który opłynął ziemię, okazały się prorocze. Kobiety zaczęły żeglować. Ocean Race. Slocum zamknął pętlę wokół ziemi po 3 latach żeglugi w 1898 roku, ale na pierwszy kobiecy żeglarski wyczyn trzeba było poczekać jeszcze ponad pół wieku. Pierwszą była Anne de Vision, 38-letnia Angielka, która w 1952 roku po 65 dniach samotnej żeglugi w 5 etapach pokonała Atlantyk. 13 lat później niepozorna 33-letnia Amerykanka Sharon Sides dwukrotnie samotnie przepłynęła Pacyfik. A w 1971 roku filigranowa Nicolette Walker, angielska żeglarka, pokonała Atlantyk jednym skokiem po 43 dobach na oceanie. Przełomem w kobiecym żeglarstwie oceanicznym okazały się transatlantyckie regaty samotników Ostar w 1972 roku. Do rywalizacji z mężczyznami stanęły 3 kobiety, a wśród nich kapitan Teresa Reniszewska na jachcie Commodore, która tym samym jako 4. kobieta w historii i 1. Polka samotnie pod żaglami pokonała Atlantyk. Żeglarki pokazały, na co je stać. Brakowało tylko jednego – samotnego kobiecego rejsu dookoła świata. Bardzo blisko realizacji tego celu była kapitan Teresa Reniszewska, która po sukcesie w regatach Ostar rozpoczęła przygotowania do wielkiego żeglarskiego wyczynu. Niestety kłopoty organizacyjne zniweczyły przygotowania i pogrzebały marzenie wybitnej polskiej żeglarki o pętli wokół ziemi. Ale żeglarki nie przestawały o tym myśleć. W końcu, prawie w tym samym czasie, wyruszyły 3. Po żeglarską sławę, spełnienie marzeń i sprawdzenie samych siebie. 9 września 1977 roku 27-letnia nowozelandzka żeglarka Naomi James na ponad 16-metrowym szybkim jachcie Express Crusader. W styczniu tego samego roku 27-letnia francuska żeglarka Brigitte Audrey na jachcie Gia. I najwcześniej z nich, 28 marca 1976 roku, Polka na najmniejszym jachcie,
zaledwie 9,5-metrowym mazurku kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz. Tak, 40 lat temu rozpoczął się ten rejs. Zakończył prawie 2 lata później. Nic więc dziwnego, że tutaj w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie można znaleźć ślady tego wydarzenia. Najwybitniejsi polscy żeglarze. Kapitan Henryk Jaskuła i jego Dar Przemyśla. Kapitan Teresa Remiszewska. Opty i kapitan Leonid Teliga. Krzysztof Baranowski. Kuba Jaworski. A pośrodku ona. Kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz. Pani kapitan bywa tu rzadko. I to wcale nie dlatego, że nie akceptuje siebie w muzeum, nawet jeżeli to jest Muzeum Sportu, tylko zwyczajnie nie ma czasu, bo już szykuje się do kolejnego żeglarskiego sezonu. Mój rejs na Mazurku był tak wymyślony i tak zaplanowany, że musiał się udać. Tam wszystko musiało zagrać. Ale o sukces na oceanie wcale nie jest łatwo. Trzeba go wypływać, a wcześniej dobrze się przygotować. Żeglarz, jacht, trasa rejsu. Tu nie ma miejsca na złe decyzje. Ja się jakoś tak nad tym za bardzo nie zastanawiałam, bo ja nie potrafię się bać tego, czego nie znam. Ja nie boję się nieznanego. Nie wiedziałam, jak to się pływa jednoosobowo po oceanie, no bo niby skąd. No to spróbowałam, a uważałam, że tak dobrze to było przemyślane, że to musi się udać. Żeglarz i jego jacht na oceanie muszą być jednością. Jacht nie może być ani za duży, ani za mały. Musi być skonstruowany pod rękę tego jedynego żeglarza, żeglarki, która spędzi na nim prawie 2 lata. Krystyna pracowała w gdańskiej stoczni, ja pracowałam w stoczni Konrada, które obie stocznie były w zjednoczeniu przemysłu okrętowego. Krystyna została oddelegowana do stoczni gdańskiej na przygotowanie tego rejsu. I jak gdybyśmy wysłuchiwali tego, co ona potrzebuje. Pierwsza sprawa, autonomia żeglugi, czyli około 90 studni, to limitowało zapasy i konstrukcję częściowo wewnętrzną. Możliwość obsługi, fizycznej obsługi jednostki, czyli wielkość gdzieś w granicach 9-10 metrów. Musiał być taki, żeby wnętrze pasowało do tego, co ja miałam zamiar robić. I sprawa następna, zrobienie jednostki takiej, która nie wymagała potem dużych problemów związanych z konserwacją i eksploatacją. W związku z tym w grę wchodzi tylko i wyłącznie jeden materiał, laminat poliestrowo-szklany. I ostatni wybór. Najważniejszy, trasa rejsu. Uważałam, że ta trasa gwarantuje, że to się na pewno da zrobić, natomiast trasa wokół przylądków, no różnie mogło to być, dlatego że tam po prostu mogłam spotkać trudniejsze warunki. A chodziło o to, żeby to w ogóle zrobić, bo się liczy ten, kto to zrobił, a nie ten, kto to zrobił bardzo dobrze, tylko się utopił na przykład przy okazji. Żeglarka, jacht, trasa. Pozostaje tylko wystartować. Nic prostszego, oddać cumy i obrać kurs na zachód ku Małym Antylom. Ale ocean pisze własne scenariusze. W przypadku Mazurka i kapitan Chojnowski-Liskiewicz znaczyło to kłopoty. Przestała mi działać kuchenka. Niespodziewane kłopoty na samym początku, bo starty rejsu były 2. Uznałam, że to będzie jakiś kłopot, nie będę mogła gotować i wróciłam. Ja nie traktowałam tego jako jakiś znak. No po prostu nie było sensu z uszkodzoną kuchenką, wtedy mi się tak wydawało, płynąć. Powrót był logiczną konsekwencją awarii. Znaczy może nie awarii, która nie wpływała specjalnie na żeglugę, ale mogła być dokuczliwa z uwagi na możliwości żywieniowe, zwłaszcza, że wtedy były puszki, no coś z tym trzeba było robić, no trudno przez 30 dni jeść, że tak powiem, kiepskie puszki. Na starcie w Las Palmas kapitan Chojnowski-Liskiewicz pomagał Bronisław Tarnacki, inżynier budowy statków, żeglarz, uczestnik pierwszych w historii załogowych regat dookoła świata Whitbread 73-74 na jachcie Copernicus.
jacht był sprawdzony, co prawda na tuż przed wypłynięciem, ale nie odbył jakichś dłuższych rejsów, w związku z tym trzeba było rzeczywiście perfekcyjnie sprawę dogrywać. Odbyliśmy krótkie pływanie testowe na wodach wokół Wysp Kanaryjskich. No, trzeba już było tylko czekać na start. 28 marca. Tym razem wszystko poszło zgodnie z planem. Rejs zaczął się na dobre. Bless me, Lord, I've lived a life of sin. Ja myślę, że to się wchodzi stopniowo przez kilka dni. Musiałam wymyśleć, jak ja będę, co ja będę robiła w nocy, no bo są takie szkoły, że to się śpi tam pół godziny, potem człowiek wstaje. I ja tak sobie wymyśliłam, że będę się kładła dość późno spać, po to, żeby dłuższy czas jeszcze, jak jest noc, to żeby no, w jakiś sposób czuwać, a i potem się robi dzień, to mnie będzie widać, w związku z czym, no jak będzie szedł jakiś statek, no to ten statek nie zobaczy. Ale wydawało mi się, że spałam wystarczająco dużo i wystarczająco dobrze i nie czułam się niewyspana. Musiałam coś robić, żeby za nadto się nie opalić. Raczej był problem z nadmiarem słońca. Natomiast na pewno przy wszystkich manewrach, na pewno jak się następowała gwałtowna zmiana pogody, bo to się zdarzało na Morzu Tasmana, albo sytuacja wymagała tego, że ja nie wiadomo, co będę musiała robić, no to wtedy się trzeba było ubrać w sztorm. Jeśli chodzi o higienę, no więc ja różnie kombinowałam, a to trzeba trochę wody słodkiej w ogóle. I spotkałam w kanale panamskim w Cristobal taki jacht, na którym było takie małe dziecko. A to miało, ja wiem, ze 3 miesiące, takie było w koszyku. I ja się tej mamy zapytałam, a w czym ty to dziecko kąpiesz? A ona tak na mnie popatrzyła, mówi, a to nie ma wody tu i tu. No ja sobie pomyślałam, jak takie przeżywa kąpanie w wodzie morskiej, to już ja mogę też. Huragan nie będzie, nie stałam dwa huragany. Praktycznie miałam łączność, była codzienna. Gdy mi radio pracował nasz zresztą dobry przyjaciel, Hałaburda, absolwent Politechniki Gdańskiej z Wydziału Łączności, i Gdynia Radio zapewniała co dobową wieczorną łączność z Mazurkiem. Tam były niewielkie okresy bez braku łączności, bądź ewentualnie była łączność pośrednia z polskimi statkami rybackimi, które łowiły ten pod Aleutami na Pacyfiku. 12 lipca. W 106 dniu rejsu Mazurek i jego pani kapitan przechodzą kanał panamski. Przed nimi jeden z najdłuższych odcinków rejsu. Do Tajoe Bay w archipelagu Markizów na środku Pacyfiku, 4240 mil morskich i dalej w trzech skokach do Sydney. Razem ponad 9000 mil samotnej żeglugi. To była taka żegluga w warunkach umiarkowanych. To znaczy, to nie były flauty, ale w każdym razie to była taka żegluga przy pięknej, słonecznej pogodzie, no czasami trochę silniejszy wiatr, ale no w każdym razie w tym obszarze pasatowym to było, naprawdę było spokojnie. 257 dzień rejsu od wyjścia z Las Palmas. 10 grudnia 1976 roku. Mazurek cumuje w Cruising Yacht Club w Australia w Sydney. Jeszcze żadna kobieta nie pokonała samotnie dwóch oceanów w jednym rejsie. Już to było wyczynem, ale przecież nie o to chodziło. Kapitan Chojnowska-Liskiewicz miała już za sobą 14 tysięcy mil samotnej żeglugi. Przed nią jeszcze Ocean Indyjski i ponownie Atlantyk. Wtedy też telefoniczny wywiad z panią kapitan przeprowadził początkujący wówczas reporter sportowy Polskiego Radia, Włodzimierz Szaranowicz. Poświęcam na to 14 nocy, żeby gdzieś ją namierzyć. To nie były czasy oczywiście tej łatwości komunikacyjnej jak dzisiaj, tylko trzeba było dodzwonić się do jakiegoś określonego portu i tam uzyskać informację, gdzie w danym momencie Krystyna jest. No i pamiętam, że łowiłem, dzwoniłem po różnych miejscach, aż w końcu dostałem informację, że będzie w Sydney.
No więc już przygotowany, że ta noc należy do mnie i do pani Krystyny. Czekam na to, żeby ktoś podniósł słuchawkę i rzeczywiście słyszę spokojny, mówiący piękną polszczyzną głos. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że to się dało zrobić. Jest pani Krystyna, robię z nią długą, 20-minutową rozmowę. Ona odpowiada na wszystkie pytania, nawet te, których reporter młody, początkujący nie powinien zadawać. Ocean czy morze to jest żywioł, z którym należy się liczyć. No i z tej euforii, że mam ten wywiad, zaczynam go montować i przecinam słowa, a niestety nie zrobiłem kopii. I pamiętam, że jak mój szef, który najpierw mnie pochwalił, mówi: o, zuch jesteś, będą z ciebie ludzie. Ale jak usłyszał, co ja zrobiłem z montażem, to po prostu chciał natychmiast je oddalić. Ja się bardzo cieszyłam, że to już jest połówka. Szczęśliwie jakoś udało się z tych 20 minut, które nagrałem, 7 dobrych minut wymontować. No i miałem mały udział w tym wielkim sukcesie polskiej żeglarki. Pobyt w Sydney należał do najintensywniejszych w całym rejsie i trwał prawie pół roku. Goście, rosnące zainteresowanie osobą pani kapitan i krótkie spotkanie z mężem, który nie bez kłopotów dotarł na antypody. Wreszcie gruntowny remont jachtu. Trochę było, trzeba tam po prostu odmalować pewne rzeczy, naprawić, trochę prześlifować. Obskrobać. No, pierwsza sprawa główna była slipowanie i oczyszczenie kadłuba pod wodą, bo jednak było trochę, że tak powiem, porostów na kadłubie, no i to trzeba było zrobić po prostu. Takie paskudne, takie długie, jak węże były. Ale 21 maja 1977 roku Mazurek wychodzi z Sydney i kieruje się na północ, wzdłuż wybrzeża Australii przez wielką rafę koralową. Wtedy też kapitan Chojnowska-Liskiewicz dowiaduje się o swoich konkurentkach, francuzce Bridget Audrey i Australijce Anne Gage, które już pojawiły się na Wielkiej Pętli. A w Kapsztadzie dotarła do niej wiadomość o nowozelandce Naomi James, dysponującej znacznie szybszym jachtem od Mazurka, która wyruszyła w swój rejs później, ale tak, aby zdążyć zamknąć Wielką Pętlę przed Polką. Zaczął się wyścig z czasem. W związku z czym ja tak sobie wykalkulowałam, że mam szansę, że ona mnie nie przegoni. Jednak nie wszystko poszło po myśli perfekcyjnej pani kapitan. Stare żeglarskie porzekadło mówi: kiedy żeglarz wytrzyma, jacht też wytrzyma. Ale co w sytuacji, kiedy zdrowie żeglarza odmawia posłuszeństwa? Odezwały się na kina, które ja w zasadzie choruję, no można powiedzieć, całe życie. Przyleciało, pogotowie wylądowało i zabrali mnie samolotem. Zresztą pogotowie było oczarowane, że mnie zabiera. I zawieźli mnie do Cairns, do szpitala. No i potem znów mnie samolotem mnie odwieźli na to lotnisko, z którego mnie zabrali. No bo to, no faktycznie to było takie, no mało skomunikowane miejsce. Po prawie miesięcznym przymusowym postoju w Portland, Mazurek i jego pani kapitan wychodzą w morze. A w połowie września 1977 roku zostawiają za rufą Australię i obierają kurs na zachód. Przed nimi Ocean Indyjski, wyspa Mauritius, wybrzeże Afryki i Atlantyk, coraz bliżej domu. Trasę Kapsztad-Las Palmas Mazurek pokonał jednym skokiem, 7086 mil morskich, najdłuższym podczas całego rejsu, 75 dni w morzu, bez przerwy. I wreszcie przyszedł ten moment. 20 marca 1978 roku, około godziny 19, kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz po pokonaniu 28 696 mil morskich jako pierwsza kobieta w historii zamknęła pętlę wokół Ziemi w samotnym rejsie dookoła świata. W dzienniku pokładowym napisała tylko jedno zdanie: niech żyje Mazurek Pazurek. Naomi James zamknie pętlę za 5 tygodni, a Bridget Audrey prawie 2 miesiące później. Wiedziałam, gdzie jestem, zorientowałam się, że to jest to, a potem się zrobiła taka dość wredna pogoda, zaczęło mocno wiać, więc musiałam się zaryfować.
wieczorem o umówionej godzinie zgłosiłam się do Gdyni Radio i bardzo poprosiłam, żeby właśnie z moim mężem połączyli, ale ja im nie powiedziałam, co jest, tylko powiedziałam, że chcę, żeby mnie z nim połączyli. Powiedziałam, bo sobie myślałam, no musi wiedzieć jako pierwszy o tym. No a potem to już, no, to potem to już było męczące, bo to już wszyscy mi chcieli składać gratulacje, przysyłali telegramy. To było dziś koło 11 w nocy chyba, bo to tak było wtedy łączono, po prostu wtedy była łączność. No bardzo się ucieszyłem i zaczęło obdzwaniać i budzić moich wszystkich znajomych i przyjaciół. Było raczej wiadomo, że się uda. To już była tylko kwestia, w jakimś sensie, dojścia do punktu przecięcia trasy. Miesiąc później Mazurek zacumował w Las Palmas, porcie, z którego 734 doby wcześniej wyszedł w rejs dookoła świata. Ale prawdziwe powitanie miało miejsce w Gdańsku, w połowie czerwca 78 roku, kiedy Mazurek zacumował przy Długim Pobrzeżu nad Mołtawą. Jak Mazurek i jego kapitan planują wykonanie zadania opłynięcia globu ziemskiego. Tu nad Mołtawą, 38 lat temu, gdańszczanie gorąco powitali swoją panią kapitan. W ogóle ten 1978 rok był wyjątkowy w kobiecym sporcie. Nie tylko pierwsza kobieta zamknęła wielką pętlę i szczęśliwie wróciła do domu, kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, ale także pierwsza kobieta zdobyła Mount Everest, weszła na dach świata i także szczęśliwie wróciła do domu. I to też była Polka, Wanda Rutkiewicz. Rejsy kapitan Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz i jej dwóch rywalek na trwałe zmieniły światowe żeglarstwo. Od tego momentu był już tylko krok do udziału żeglarek na równi z żeglarzami w największych regatach oceanicznych i próbach bicia żeglarskich rekordów prędkości. Wybitne żeglarki, pogromczynie oceanów. Ellen MacArthur, mierząca zaledwie 150 cm wzrostu, filigranowa angielska żeglarka, która prawie zwyciężyła w regatach samotnych żeglarzy dookoła świata Vendée Globe w 2001 roku. A potem w 2005 pobiła rekord w samotnym opłynięciu Ziemi. Zajęło jej to tylko 71 dni. Dee Caffari, która jako pierwsza kobieta opłynęła Ziemię samotnie tak zwaną złą drogą pod wiatr ze wschodu na zachód w rekordowym czasie 6 miesięcy. Ana Corbella, żeglarka z Barcelony, uczestniczka i zwyciężczyni największych regat oceanicznych. Czy Sam Davis, angielska skiperka, która w 2014 roku poprowadziła pierwszą w historii żeńską załogę w największych załogowych regatach dookoła świata, Volvo Ocean Race. Dziś w tym wielkim żeglarstwie oceanicznym nie ma Polek. Choć polskie żeglarki olimpijskie radzą sobie naprawdę dobrze i na igrzyska do Rio de Janeiro jadą nie bez medalowych szans. Ale może doczekamy wreszcie, kiedy żeglarka z Polski dołączy do tego wielkiego żeglarskiego świata. Gdyby tak się stało, jestem przekonany, że tak jak kapitan Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz, kibicowaliby jej nie tylko miłośnicy tego pięknego sportu. Ale to zupełnie inna historia, opowiem ją innym razem. Tymczasem do zobaczenia i stopy wody pod kilem. We are sailing home again. Across the sea, we are sailing stormy waters to be near you, to be free, to be near you, to be free.